przywołał więc do siebie go i rzekł: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z tego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan ubiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swych domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 deczekoliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówił: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, a gdy to wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielki będzie. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielki nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudnym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym skardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Oto słowo Pańskie. Czyli
skreśla część Bogu, to nie działa na szkodę Pana. On nie działa, on go nie okrada, ale rezygnuje ze swego wynagrodzenia po to, by zyskać przychylność ludzi. Utrata pracy nie sprawia, że chce nazbierać jak najwięcej pieniędzy, ale postanawia zyskać przychylność ludzi. Zobaczcie, zyskać przychylność ludzi. Wie, że życzliwość otoczenia da mu więcej niż nerwowo gromadzony majątek. I to jest bardzo mądre podejście, prawda? Zobaczcie, jak to bywa z bogactwem. Możemy mieć naprawdę niesamowitą ilość pieniędzy i potem może przyjść wielki krach i nie mam nic. Ale zobaczcie, mam ludzi, którzy są zawsze w stanie pomóc. Bardzo mądre posunięcie. Pieniądze mogą się skończyć, a przyjaciele zawsze pomogą. I teraz chcę wam opowiedzieć bajkę. Właściwie już czytam. Posłuchaj. Dwóch braci prowadziło gospodarstwo. Jeden samotny, drugi miał rodzinę. Zyskiem dzielili się. Kiedyś ten samotny pomyślał: mój brat ma rodzinę, potrzebuje więcej, więc dołożę. Poszedł w nocy i zaniósł brat worek zboża. Rano brat, który miał rodzinę, nie posiadał się zdrowości. Tak działo się przez jakiś czas, aż obdarowany brat pomyślał, że przecież jego samotny brat dostaje taką samą część zysku, ale na starość będzie sam, więc musi odłożyć więcej. Postanowił więc mu dołożyć, choć nie zdawało mu, bo utrzymanie domu z pięciorkiem dzieci kosztowało wiele. Wiedział, że samotny brat jest bardzo dumny i nie przyjmie dał, więc w nocy zaniósł mu worek zboża. I tak nosili jeden drugiemu. Nigdy nie dowiedzieli się, kto im pomaga, ale też nigdy żadnemu z nich niczego nie zabrało. Nigdy żadnemu z nich niczego nie zabrało. Matka Teresa z Kalkuty podsumowała to opowiadanie tak. Posłuchajmy. Jeśli uważasz, że masz za mało, dołóż komuś ze swego, choćby nawet miał więcej od ciebie, a dobro wróci do ciebie. Pan Jezus mówi, a my, synowie światłości, chrześcijanie, powinniśmy być tak roztropni, jak ten zarządca. Czyli powinniśmy zabiegać o to, by być szczęśliwym, też później szczęśliwym. Po to, by osiągnąć coś większego, lepszego. Po śmierci, jak to zrobić? To za chwilę. Ale zwróćmy uwagę celom opowiedziałem. Przeczytam wam bajkę. Czy to może być bajką, że brat pomaga bratu, że dają sobie worek zboża? Czy to może być bajką? Przecież to jest życie, prawda? A zobaczmy. Tak. Dobrze myślisz, bo to już jest bajka. Nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, ten XXI wiek jest tak, że wszystko jest piękne, wszystko jest dobrze, rodziny są wspaniałe do pewnego czasu. Jak są razem, jak nie ma jeszcze małżeństw innych, pozabierane, nie ma tych drugich osób, które wchodzą, ale gdy dochodzi do jakiegoś podziału majątku, już zaczyna się podgórka, zaczyna się sypać. Zobaczcie, pomyślcie, co się dzieje chociażby z tym słynnym Zachowkiem. Rodzice mają swój majątek, mają swoje gospodarstwo, więc pomagają dzieciom, dają działki, budują, pomagają w budowie domu i po śmierci rodziców te dzieci, które właściwie dostały swoją część, mówią: spłać nas.
Słać nas, bo nam się należy zachowek. I biorą kredyty. Spłacają swoje rodzeństwo. Bajka? Prawdopodobnie tak, nie? To już jest bajka. Już nie działamy, już nas już nie interesuje życie takie Boże. Po prostu nie. Dlaczego? Dlaczego jest to bajką? No to powinno być normalnością. To powinno być normalnym życiem. Dlaczego? Jak to zrobić, by było dobrze? Powiem Ci. Zobaczcie, będąc dobrym dla innych, Jezus dziś uczy, że mamy sobie pozyskiwać przyjaciół na przyszłość niegodziwą mamoną. Jak myślisz, co to jest ta niegodziwa mamona? Czy to jest, zobaczcie, i to jest właśnie z tej mądrej książki, o której mówię, bo ja tego nie wymyśliłem, sam się wymyśliłem w tym. Ta niegodziwa mamona to są te pieniądze, uwaga, te pieniądze nie z kradzieży, nie z nieuczciwego zarobku. To są te pieniądze, które zostały niewłaściwie wykorzystane. To są, jeżeli pieniądze zgromadzisz tylko po to, by mieć je na koncie, by mieć je gdzieś tam ukryte w przysłowiowych poduszkach, w skarpetkach, czy jeszcze mówię gdzie, to te pieniądze są niegodziwe. Bo słuchajcie, Bóg właśnie mówi, jeżeli posiadasz, masz te pieniądze wykorzystywać dla czynienia dobra, to są pieniądze, które właśnie są tą nieuczciwą mamoną, ale ty je masz wykorzystać, by być dobrym człowiekiem, by pomagać innym, by rozwijać, by dążyć do tego Królestwa Bożego. Nic innego jak dwa przykazania miłości. Będziesz miłował, będziesz kochał człowieka i będziesz miłował Boga. Zaniedbywanie dzieł miłosierdzia, zaniedbywanie obowiązku służenia innym, wszystkim, co mamy, jest grzechem zaniedbania dobra względem bliźniego. I słuchajcie, tutaj właśnie z pierwszego czytania, bo to jest tak, to jest bardzo trudno skupić się na tych czytaniach, które czytamy, pierwsze czytanie psalmu, drugie czytanie Ewangelia, nam pewne rzeczy uciekają, a no nie jesteśmy w stanie wszystkiego zapamiętać. A słuchajcie, prorok Amos w pierwszym czytaniu mówi, że Bóg nigdy nie zapomni wykorzystywania biednych do swoich celów, do bogacenia się. Bóg tego nigdy nie zapomni. On się kiedyś o to upomni. Kiedyś mówiono, że wykorzystywanie biednych to jest grzech wołający o pomstę do nieba. Dotyczy to również tych nieporadnych życiowo. Jeżeli komuś za tę samą pracę wypłacisz mniej niż innym, bo on sobie tego nie wygada, to grzeszysz. My, chrześcijanie, mamy dbać o siebie nawzajem, mamy dzielić się tym, co mamy, z potrzebującymi, bo to czyni nas lepszymi. Zobaczcie, to czyni nas lepszymi i nas przybliża do Jezusa. I teraz, żeby to lepiej zrozumieć, właśnie to, co mówi Amos. Słuchajcie, jak często jest w naszym życiu tak, że załóżmy, macie niesamowitego fachowca, który przychodzi, który ma dużo pracy i on sobie za wykonaną czynność, na przykład życzy 1000 zł, ale musisz czekać jeszcze na wykonanie pracy, a gdzieś tam jakiś biedny człowiek z biednej rodziny ma dzieci, ma rodzinę, utrzymanie, od czasu do czasu lubi taki geistmeister. Lubi sobie nawet popić. Nie, ja go wezmę, bo on jest dobry fachowiec. To, że on pija, bo on jest dobry fachowiec. I słuchajcie, i my robimy w ten sposób. Tego, który ma, jest na szczytach, jest szanowany, lubiany i tak dalej, jest fachowcem uznawanym, płacimy 1000 zł. Ale tego, który ma, jest biedny, który nie potrafi sobie, jest życiowo nieporadny, to mówimy, no nie, ja ci tyle nie dam. Zobaczcie, nieuczciwość względem drugiego człowieka. I to są rzeczy, na które zwraca prorok Amos. Dobrze, jeżeli będą oni
przyjaciółmi dla Ciebie, mówi, których sobie kiedyś zyskasz przez swoją ofiarność. Zobaczcie, zyskać kogoś przez swoją ofiarność. Myślę, że po śmierci, gdy zobaczymy prawdę o sobie, poczujemy się niegodni wejścia do Królestwa Niebieskiego. I wtedy właśnie ci ubodzy, którym kiedyś pomogłeś, powiedzą, jak byłeś dobrym człowiekiem, jakie szczęście pomóż, jak pomagałeś, jak ofiarowałeś szczęście, jak byłeś ofiarny. I właśnie ci, którzy doświadczyli Twojej pomocy, kiedyś opowiedzą Ci o Twojej dobroci i pokażą Twoją dobroć innym ludziom od zboru. Jak ten zarządca z dzisiejszej przypowieści, swoją ofiarnością, niesieniem pomocy, możesz sobie zyskać przyjaciół na życie wieczne. I może ten, któremu dzisiaj pomagasz, kiedyś stanie nad Twoim grobem i odmówi zdrowaś Maryi w Twojej intencji. A może ten, któremu pomagasz, kiedyś przyjdzie i powie, ten był rzeczywiście dobrym człowiekiem. Dzisiaj jest rocznica jego śmierci, jak on nie żyje, i zaniesie na mszę świętą, da w Twojej intencji na mszę świętą, byś miał życie wieczne. Słuchajcie, to są niesamowite rzeczy. Może ten, komu Ty dzisiaj pomożesz po Twojej śmierci, będzie mógł się Twoje zbawienie. Zbawienie Twojej duszy. Może tak być. Tak może być. Wcale nie musi, ale tak może być. Więc słuchajcie, pomagajmy. Pomagajmy ubogim, pomagajmy tym, którzy potrzebują. Dawajmy im odczuć dobro, a kiedyś to dobro do nas wróci. Nie oczekuj, że obdarowany się odwdzięczy. Na to nie oczekuj. Nie licz na to. Po prostu daj im tyle. Resztą zajmie się Bóg. Dobro zawsze wraca. Jeżeli nie tu na ziemi, to na pewno w życiu wiecznym. Bóg to wszystko doceni. Słuchajcie, tak często mówimy, że kto daje, ten dwa razy dostaje. A ja wam powiadam, kto daje, ten 100 razy dostaje. Bóg nie pozwala. Dobro wraca. To, co siejesz, to zbieramy. Ale czy zechcemy to zobaczyć? Czy zechcemy zwrócić na to uwagę, że Bóg da prawdę, czeka na każdego z nas. I ten rządca, i ta nieuczciwa mamona, którą my nie, tak często się pojmujemy, daj, nie pytaj. Nawet temu, kto ma. A zobaczysz, będziesz szczęśliwy.